Cześć Wam, to ja Tymry. No i dzisiaj uznałam, że zrobię coś, czego nie robiłam dawno. Mianowicie tutorial na maść. W sumie uznałam, że jak już kończę malować praktycznie, więc co mi zależy, nie? No i tak jak sama nazwa odcinka mówi, będę robiła tutorial na maść białą. Tu też przez niektórych nazywaną kremello, ale według mnie to są dwie oddzielne maści. I tak, oczywiście potrzebujemy konia. Ja już mam go sobie przygotowanego, mam już, jak widać, nałożoną na niego bazę. No jak widać jest biały już całkiem, praktycznie. I tak, ja potrzebuję jeszcze tutaj czegoś, co można podłożyć pod pastelę. Bo nie jest to trudna maść, według mnie bardzo dobra na początki, jeśli chodzi o malowanie. No bo w sumie musimy sobie pierw spryskać konia na biało, białą farbą, albo na przykład pomalować na biało, nie ma znaczenia. No i nie potrzebujemy także dużo do niego. I tak, ja mam tutaj tego typu pastele, z Empika akurat. I będziemy potrzebowali tego tutaj koloru. I oczywiście tak, ja akurat mam tutaj chusteczkę. Nie jest czarny, bo pastel czarny to jest po prostu tragedia. Tutaj zamknąć okno, bo będzie mi wiało. Mam nadzieję, że cokolwiek widzicie. No i taką pastelę sobie po prostu ścieramy. Musi być właśnie taka cielista, bo albo taka różowa, ale wymieszana z białym, bo taki normalny różowy będzie źle wyglądać. Chociażby mogłaby być też jasny brąz pomieszany z białym. Też by nie było źle. No, oczywiście nie wzięłam pędzli. To akurat nic nowego. I tak, ogólnie chciałabym Wam życzyć też wesołych świąt, jeśli obchodzicie. I tak. Bierzemy sobie pędzelek. W sumie ta maść naprawdę nie jest w ogóle wymagająca. Gdyż potrzebujemy po prostu wziąć sobie i pocieniować go. Jedna z bardziej wymagających maści to właśnie są takie taranty, różne srokacze i tego typu mega cieniowane konie. Ale tak, tutaj to będziemy musieli pocieniować sobie pysk. Oczywiście tutaj będzie masakrycznie dużo cieniowania, dużo warstw tych cieni. Gdyż no kolor jednak jest jasny. Widzicie wy coś? Niestety telefon jest poza moim zasięgiem wzroku, jest nad moją głową troszeczkę. No i ogólnie musimy sobie wycieniować wszystkie takie miejsca, gdzie skóra jest delikatniejsza. I ten pan też będzie na sprzedaż akurat, gdyby ktoś był nim zainteresowany. I za niego akurat dużo nie będzie, bo tak jak mówiłam, ta maść nie jest wymagająca aż tak bardzo. I też w sumie nie robi się jej długo, bo tak to zwykle, jeśli chodzi o maści, to ja jeśli wyceniam konie, to patrzę na model, patrzę na to, ile czasu spędziłam, ile zużyłam materiałów i jakie jest zużycie akurat pędzli na dany model, ponieważ no, ja mam drogie pędzle. Jeden za dwie dychy. Bo akurat z takich mi się najlepiej korzysta, więc no to tam nie jest. Tylko tak. Ogólnie był komentarz ostatnio pod filmikiem, który mi po prostu dobił psychicznie. Ale tak, pewna osoba, pani B, a raczej jej córka, napisała komentarz, że nie poleca kupować ode mnie modeli customów, ponieważ kupiła ode mnie konia kolektę i bardzo, bardzo się zawiodła, nie? Ale tak sobie myślę, kurde, nie znam takiego osoby z takim nazwiskiem, bo ona miała ogólnie login ze swoim nazwiskiem, takie no fajnie. No i ja wiecie, patrzę sobie na... Chyba zawsze robię sobie na Allegro, jak sprzedaję, to mam spis osób. Potem tam na e-mailu, nie? Które tam kupiły przez jakiś czas, żeby no w razie czego, gdyby zwrot przyszedł, w sensie nie odebraliby paczki, albo jakiś byłby problem, to zawsze tam mogę się z nimi skontaktować. No i wiecie, tak sobie patrzę, takie kurczę, customa akurat nie wysyłałam żadnego, nie? No i patrzę, kupiła ode mnie
ogiera TWH z kolekty. Nowego, no ze sklepu, nie? I dlatego, że się zawiodła na tym modelu, to nie poleca ode mnie kupować. No co to jest za logika? No ja naprawdę nie wiem, styki mi się sprażyły w tym momencie i serio, no bez sensu. Nie powinna nie polecać na przykład tego modelu, bo jej się nie podoba, ale nie mnie. Co ja zrobiłam niby złego? Że jej się koń nie podoba. I to tym bardziej, że nie był malowany przeze mnie, tylko był w wersji sklepowej, normalnie nowy ze sklepu, nie? No, pod światło troszeczkę widać te cienie. To ja oczywiście pewnie w aparacie nie, w sensie w telefonie. Ale tak, na razie tutaj tylko daję pierwszą warstwę taką, więc robię to szybko w miarę. Robię takie najbardziej miejsca. No. No. No i ogólnie powiem wam, że mamy dalej ten strajk w szkole. No i wiecie, no nie chodzimy do szkoły już długo. Bardzo. No i też się wszyscy zastanawiamy, jak to będzie z naszą maturą, aczkolwiek myślę, że nasza szkoła jest na tyle normalna, żeby jednak ta matura się odbyła. Mam taką nadzieję, że wszystko będzie ok. Więc ja akurat sobie na przykład siedzę tutaj w domu. Niby, wiecie, mam wolne, ale nie mam wolnego, bo mimo wszystko siedzę. Odmywarka się skończyła, więc sorry za pikanie. Siedzę w domu, no i w sumie siedzę i się uczę. Skończyłam w sumie z biologii się uczyć. No i teraz przerabiam sobie polski. Wszystkie lektury, jakie do tej pory mieliśmy. Robię opracowania, epoki, motywy, streszczenia, wszystko, co jest z nimi związane. I naprawdę to jest masakra, bo przerabiam po 15 do 20 lektur dziennie. Mam ich 120. Więc no jest ciekawie. Bardzo ciekawie. Muszę wręcz przyznać. O. Tutaj Pysio. Także no, teraz już wiecie dlaczego filmik nie nazywa się tutorial na malowanie maści, tylko tutorial plus vlog, bo opowiadam o wszystkim przy tym. Muszę się trochę nagadać, nie? Jak on tu wygląda? Oczywiście to jest tylko jedna warstwa. Akurat na biały, jak się robi maść białą, no to tych warstw pasteli aż tak bardzo nie trzeba, bo nie chcemy, żeby ten koń nie wiadomo jak wyglądał, nie? Więc zwykle starczą dwie lub trzy warstwy pasteli, tak żeby były widoczne normalnie gołym okiem, a nie na przykład pod światło, bo tak często też jest. Zwłaszcza w moich znienawidzonych maściach gnianych. Nienawidzę gniadosz robić masakra. Potrzeba. Ja zawsze daję po 20 warstw tych pigmentów, pasteli i to nic nie daje, nie? Nadal nic nie widać. Wszystko się zjada. To jest takie irytujące, że to szok po prostu. Więc no. Tutaj sobie maluję go. No był siwy, teraz będzie biały. Czemu nie? Nóżki oczywiście też cieniujemy. Cały konik musi być pocieniowany, nie? No i mówię od razu, że jego koszt, jak będę wystawiać, to będzie około 80 zł. W sumie ze względu na samo czekanie, w sensie na czekanie, na bardzo na zużycie materiałów. I na to, ile go robiłam wcześniej, bo tak, no, preppingowałam go troszeczkę. A i tak ten prepping taki całkiem nie wyszedł. Cóż, siedziałam troszeczkę jednak nad nim. I no. Tak czy siak nie macie się co obawiać, że farba wam odpadnie z tego modelu. Bo na przykład jak
ktoś robi customa modelu z miękkimi nogami, no to już jest ciężko, trzeba mega o niego dbać, no bo wiadomo, nie wolno tych nóg wyginać, bo po prostu farba odpadnie, jak nie jest gumowa. I potem są do mnie się ludzie czepiają, że im farba odpada z nogi. A to ich wina, że wyginali im nogi, nie moja, no sorry. Farba nie jest gumowa, tak jak szlejch. Bo ponieważ takie farby są serio mega drogie i mega trudno dostępne. No i w sumie pierwszą warstwę cieni już mamy. O, nawet widać, widzę teraz. Chwilkę, zrobię go tak. Troszeczkę w aparacie widać, że nie jest taki całkiem biały. Ale widzę, że tutaj dałam mu za mało tych cieni. O, przepraszam. Tutaj damy troszeczkę jeszcze. Ja mam nadzieję, że wyście widzieli, jak ja go cieniowałam wcześniej. No, tak wygląda teraz. Oczywiście nagram o nim osobny filmik, nie? Jak go skończę. Sprzedażowy, że tak powiem. Ktoś tam się mnie jeszcze pytał, dlaczego nie będę już malować modeli. To ja odpowiadam, że jest parę powodów. Nie mam zamiaru się chwalić tymi takimi bardziej przewodnimi, że tak powiem. Po pierwsze, mam już dość, bo jednak ciągle są jakieś. Ciągle, od kilku lat ciągle mam model do malowania. Nie było chwili, w której by nie stał mi model, który aktualnie jest malowany albo czekał w kolejce do malowania. Więc troszeczkę muszę odsapnąć od tego. Sorry, motor. Po drugie, no studia, nie wiadomo jak mi tam wypadnie z czasem oraz czy w ogóle będę miała warunki do malowania, no bo nie wiem jak to tam wygląda wszystko. Bo też tam trzeba psikać farbą, wiadomo, nie? Nawet nie wiem, czy tam jest jakakolwiek piwnica do tego mieszkania, wątpię w to bardzo. Więc tak psikać przez okno to też tak średnio, nie? Bo balkonu tam chyba też nie ma, bo to na parterze. Z tego co wiem. I zaraz do was wracam, idę tylko teraz spryskać werniksem. Po każdej warstwie pasteli trzeba konia spryskać werniksem. Chwilkę. Dobra, spryskałam go. Osoby teraz na chwilę wyschnie. No i w tym czasie, oj, mogę wam pokazać, że ostatnio wzięło mnie na robienie mydełek DIY. No i ogólnie wpadłam na to, że kupię sobie glicerynę na Allegro. I ja porobię różne mydełka, nie? No i porobiłam i wyszło tego tyle, że uznałam, że to będzie jako prezent na święta. Dla babci i dla sąsiadki, nie? No i wyszło na 3 osoby po kilka normalnie mydełek. Z czego jeszcze zostało dla mnie. Ja wam tutaj pokażę. Tak, one sobie stoją tu. O, ja to już zapakowałam. Tak one wyglądają. Na Instagramie na pewno, kto mnie obserwuje, ten widział. Mamy taką formę jakby babeczki. Tam taki blok, o, 4 małe serduszka oraz wieniec, serce z kwiatów. I tak wygląda i właśnie to są jako prezenty. Tutaj mam drugiego takiego. I tutaj właśnie dla babci jeszcze ładnie zostało. Ogólnie co do modeli, no to fryz dzisiaj się sprzedał, więc zostały tylko dwa takie karę dresze, bardzo śliczne zresztą. Sympatyczne. Oczywiście linki macie w opisie podane. Ups. Oraz jestem w trakcie robienia jeszcze tutaj dwóch. Mianowicie jest tutaj ogier trakeński z kolekty. On będzie błany. Oraz tutaj El Santo certyfikowany z Bulilandu, który będzie siwkiem. Nie takim jak tamte, będzie troszeczkę inny. Postaram się go zrobić na wzór konia, którego robiłam dla Julii, którą pozdrawiam oczywiście. Tak, no i może wracamy teraz do tego tutaj pana naszego. Nie patrzcie na syf, no bo... O! Spójrzmy, on chyba tutaj... No nie, on jeszcze się nie utwardził do końca. Aż tak, żebym mogła go dalej malować. Tak czy siak, no już... Ja powiem wam, widzę, że już zaczyna nabierać takich kolorów. Już w sumie mega to widać.
Tylko w niektórych miejscach teraz muszę poprawić te cienie. No i potem zostaje farba. Także jak to mówiłam, akurat maść biała jest mega prosta, bardzo mało czasochłonna, bo jak widać akurat tutaj mi wystarczyła jedna warstwa pigmentów do zrobienia takiego jakby podkładu. Teraz jeszcze muszę wycieniować tutaj no puzdro i tak dalej oraz pysk i oczy, muszę dać więcej tego. No i konik będzie gotowy pod farbę. Z czego malowania raczej Wam nie będę pokazywała, bo tutaj też dużo nie będzie, gdyż konik po prostu będzie miał zrobioną lekko, bardzo lekko żółtawą grzywę. Jasne oczywiście kopytka oraz rybie oczy. I to będzie wszystko. Naprawdę dla początkujących ta maść według mnie jest świetna, bo... że tak powiem... Możecie się na niej nauczyć poprawnego cieniowania koni. Będziecie widzieć przede wszystkim, jak ten koń wygląda w cieniach. Nawet jak dacie ich troszeczkę w złych miejscach, to i tak tego nie będzie aż tak bardzo widać, ponieważ, jak już mówiłam, właśnie te cienie są jasne i zawsze w razie co będzie można spasować i na przykład dodać sobie w inne miejsce. No i po prostu na przykład jak już dacie tych cieni w ogóle za dużo, to koń będzie wyglądał tak, jakby był na przykład ogolony albo miałby, powiedzmy, krótszą sierść, bo właśnie tym to się objawia. No i naprawdę polecam zaczęcie od maści białej, chociaż ja robiłam pierwszą maść z cieniami, to błaną. W sensie z pastelami robiłam błaną i to jeszcze od białego konia centralnie. Od białego podkładu i wyszedł taki mega żółty, trochę bym powiedziała. Ale mam plan, jak jeszcze będę miała modele jakieś do malowania, to właśnie mam plan zrobić błanka albo jelonka, ale bardziej błanka od typowo białego podkładu i zacząć... serio będzie męczarnia, ale no. To jeszcze na spokojnie, bo póki co mi się kończą modele LB do malowania. Tak. Serio, te co Wam pokazałam, to są trzy i koniec, nie? Z czego jeszcze jeden tylko jest z prywatnej kolekcji, czyli Dakar. Czyli Don Johnson, ten certyfikowany z Burylandu. I to wszystko, nie? I potem chyba będę robiła sobie przerwę na wakacje. Znaczy przerwę od LB. Mam jeszcze zamówienia na trady od Patrycji. No to będę kończyła tamte dwa. No i myślę, że ta Rose, ta Eber Resin mi bardzo, bardzo dużo czasu zajmie, bo jeszcze muszę ją dorzeźbić, wyprepingować, wszystko masakra. Być zabawy z nią, że ho ho. No i myślę, że z nią się będę bawiła przez całe wakacje. Jak nie dłużej. Bo nie wiem, jak będę pracowała. No i zobaczymy, nie? Tak czy siak Patrycja sobie nieco poczeka. Że tak powiem. No i w sumie nie wiem, czy kontynuować ten odcinek, bo tutaj wszystko, co potrzebne już Wam pokazałam. Resztę możecie sobie dorobić sami. No zresztą zobaczcie. Nawet pod takim światłem widać, że ten koń już ma cienie. I serio, na żywo on wygląda normalnie, tak jak powinien wyglądać. No i tak jak mówię, jeszcze musicie zrobić sobie pysk, oczka, no i tutaj narządy rozrodcze. No i w sumie tyle. I potem już pod farbę. A to w sumie bardziej zależy od Was, jak zrobicie. No to dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten jakże banalny tutorial Wam się przydał, bo pamiętajcie, że niektóre cienie są dość uniwersalne, chociaż akurat na tą maść są dość specyficzne. No, to dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do zakupu modeli, do których linki macie w opisie. Cześć!